na konferencji przedstawiliśmy z panią marszałek Ewą te projekty wsparcia, które dedykujemy na rok 2020. 110 milionów złotych, z czego najważniejsze to 10 milionów złotych na pracownie. Tym razem pracownie nie tylko informatyczne, językowe, ale generalnie pracownie. Pracownie z dobrymi programami, z dobrym oprogramowaniem. 10 milionów złotych również na boiska, na sale sportowe. To są projekty do 200 tysięcy dofinansowania. Cieszymy się z tych programów, dlatego że one służą bezpośrednio dzieciakom. I oczywiście również zabytki. 6 milionów złotych na zabytki. Projekt może uzyskać dofinansowanie do 200 tysięcy złotych. Kolejny rok dbania o to, co najważniejsze, o naszą historię, o naszą tradycję. I pieniądze na ochotnicze straże pożarne. Też 8 milionów na doposażenie w sprzęt, na zakup samochodów ciężkich, lekkich dla ochotniczych straży pożarnych i oczywiście 3 miliony złotych na strażnice. No tak, to są środki, które chcemy skierować na takie projekty, które są bardzo ważne w poszczególnych miejscowościach, a na które trudno znaleźć jakiekolwiek środki czy dofinansowanie. W związku z tym stwierdziliśmy, że w budżecie województwa zabezpieczymy środki około 50 milionów w każdym roku do 2022, po to właśnie, żeby wspierać gminy, czy powiaty, czy miasta w takich inwestycjach. Chodzi o to, żeby to były inwestycje, które są prorozwojowe, inwestycje, które pozwolą na dalszy rozwój gminy. Oczywiście mamy również wszystkie te działania, które mieliśmy w poprzednim roku, czyli Mazowiecki Instrument Ochrony Powietrza. Przecież tak dużo mówimy w tej chwili o ochronie powietrza. Nadal kontynuujemy 10 milionów złotych z budżetu województwa właśnie na takie projekty. Mogą to być drony, mogą to być mierniki jakości powietrza, mogą to być mierniki palenisk, ale również nasadzenia. Mamy również, tak jak w poprzednich latach, MIAS, czyli Mazowiecki Instrument Aktywizacji, SOEC, czyli te projekty, które są jakby wychodzą od mieszkańców, od SOEC i inwestycje, które są najbardziej potrzebne w danej miejscowości. Mamy również instrument, który skierowany jest do działkowców. W poprzednim roku pierwszy instrument, który był skierowany do działkowców. W tym roku również mamy na małą infrastrukturę dla działkowców. No i nowość koła gospodyń wiejskich, czyli instrument na wyposażenie kół gospodyń wiejskich. Przez 2019 rok udało nam się pozyskać prawie 5 milionów złotych w różnych obszarach naszego działania. Tak jak wspominałam wcześniej, jest to rewitalizacja parku w Stanisławowie, który wiele lat czekał na to, żebyśmy mogli mieć piękny park i piękną zieleń otaczającą nasze centrum, nasze serce, czyli miejsce Stanisławów. Otrzymaliśmy też duże wsparcie, jeśli chodzi o straże, doposażenie jednostek. Mamy 6 jednostek i naprawdę ponad 150 tysięcy zostało dofinansowane ze strony władz województwa mazowieckiego, za co oczywiście po raz kolejny serdecznie dziękuję. Tak jak wspominałam, otrzymaliśmy drona, który już zaczyna nam służyć i to jest i przyjemność, i wielki pożytek, jeżeli chodzi o wsparcie dla mieszkańców gminy Stanisław. Jedną z poważnych inwestycji, z którą się zetknęłam, była właśnie budowa przedszkola, które miało być finansowane ze środków własnych. Wartość tej inwestycji w tej chwili klaruje się na mniej więcej 6,5 miliona złotych. Otrzymaliśmy 2 218 700 zł, co stanowi ponad 30% wartości inwestycji i to jest olbrzymie dofinansowanie, olbrzymi wkład, który możemy przeznaczyć teraz na następne inne dzieła. Przedszkole otworzymy we wrześniu 2020 roku, natomiast żłobek na początku 2021 roku. W tym roku gmina Kołaczewo ma budżet inwestycyjny największy w historii, ponieważ wynosi ponad 6 milionów złotych i są to inwestycje, które w każdym calu będą służyły naszym mieszkańcom. W chwili obecnej pieniążki, które pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego, są to pieniążki związane z OZE, czyli montaż solarów i ogniw fotowoltaicznych u mieszkańców naszej gminy. Projekt mamy w ramach RPO w partnerstwie z 4 gminami, z Paprotnią, Przesmykami, Rybkami i Gminy Karcze, gdzie liderem jest gmina Przesmyki. Wynosi on około 1200 zestawów do zamontowania. Wykonawca podjął się, że do końca czerwca tą pracę wykona. Dlatego też
to jest naprawdę bardzo duża inwestycja, która będzie pozytywnie wpływała na życie i rozwój naszej gminy. Kolejnymi inwestycjami, które mamy w tym roku do zrobienia, są to dwa projekty transgraniczne: Polska, Ukraina, Białoruś, gdzie dofinansowanie wynosi około 90%. Jest to projekt z bezpieczeństwa, gdzie mamy zakup samochodu strażackiego dla OSP Szczeglacin w partnerstwie z miastem Siedlce i Strażą Państwową w Siedlcach, gdzie dofinansowanie również wynosi 90%. Drugi projekt mamy turystyczny w partnerstwie z gminą Drohiczyn, jest to województwo podlaskie, dlatego gmina Koczew nie robi tylko projektów o zasięgu województwa mazowieckiego, a jeszcze w partnerstwie z województwem podlaskim. W ramach tego projektu turystycznego będzie tras widokowych miejscowości Laskowice razem z wiatą i zagospodarowaniem terenu, jak również na rzece Bóg będzie katamaran, który będzie pływał i będzie można nim podróżować i podziwiać naszą przyrodę, naszą drogę.